A więc siema, no witajcie, z tej strony Edek. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ze mną jest ze sobą się Zbychu. Hello. I jak widzicie, dzisiaj akcja sianokosy. Dzisiaj sąsiad również pojedzie mi pomóc kosić łąkę. Dzisiaj on tutaj ma troszeczkę lepszą kosiarkę ode mnie. Ale to nie szkodzi, ważne żeby robota szła. Muszę odpalać tego swojego ciągnika. Tak, dokładnie. I jedziemy. Jedź za mną, bo dzisiaj jedziemy troszkę dalej od Czekaj gospy. sobie, drzwi zamknę. O. Nie widzicie, nasze zboża tutaj ładnie rosną. Elegancko, wszystko pięknie rośnie. Na początku możecie stawić łopeczkę w górę oraz subika. Będzie oporowo. Mój Jezu, ale ty masz kopię koła krzywe z przodu. No, od tego tura takie się porobią. Albo ostro stawane, ostre ten. Jak ona Jeszcze nie, na big dwóch bagi kołach. takie dźwiga, to... To ja nie wiem, czy tu wyjadę pod górkę, nie? Na szóstce. Ja tu czwóreczkę sobie zapiąłem. Dobra. No tu ładny rzepak mi po prawo. Ładniutki. Taki to kiedy może by będzie myśleć. Ale to musiałem do bizona tu kupić ten stół, to wtedy by można było No. kosić. Wolno tam kurwa, o kur. No, puszcza mnie, dzięki. O kurde. A cię... Spierdzielaj tym żyłem. pierdolę. I cyk. Gdzie ty jesteś tu? O Boże, ty mówi, ale tam wymusił. A no, spoko. Nieprawda, to on wymusił. O, ten już się zatrzymuje. Ja pierdzielę. Dobra. Włączamy to kurna kosiorę i nie jedziemy. O, jedziemy. O! Kruca fuks. Uważaj tam, bo kurwa to auta jeżdżą. Serio? Nie, no ja. A, no dobra. Jak na ja to git. Dobra. O, ale tam dajesz, mój Jezu. Widzę, że nie oszczędzasz jej w ogóle. A no. Czekaj, może by to jakieś zdjęcie walnął. O. Cyk. Dziękuję bardzo, do widzenia. Chill, spokojnie. Cheese. Uśmiech proszę. Do Dobra, cyk. tańca zapraszam, Zapraszam, pa 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 pa. pa. Moja klamka nabita. Pa. Dobra. No łąka dosyć fajna w sumie. O Jezus. Jezu. Zaraz wypadnę chyba. Chyba mnie rzucą, Matko Bosko. Uważaj, tu rów jest. Mariacki. Ale fajnie to wygląda, 40 też fajnie wygląda. Wiem, dzięki. Dobra, piątkę mu dam, bo... Ja pierniczę. Mogę 60 jechać. Na 60 by to rozerwała tą kosiarkę. Czwórka. Może pójdzie. O, ale tu widzicie, no. Jednak polskie maszyny to muszą też polsko kopcić. O! Na 40 chyba coś nie daje rady. No, zadośćuję lekko na trójce. No, niestety taki tutaj mamy górki na tym naszym rejonie. Ale to Takie nie rejony, szkodzi. no. Ogólnie dzisiaj jak w miarę szybko to obkosimy, to jeszcze sobie skoczę to poprzetrząsać troszkę. Żeby sobie to uschło fajnie. I pewnie na następnego dnia wezmę jeszcze może raz przetrząsnę i skrabiareczka i pod prasę będziemy nawijać. Także sąsiad będzie miał co prasować. Ja jeszcze muszę się skosić, bo już krówki też potrzebują. No to jeszcze akurat może pojedziemy później do ciebie pokosić. Już poza I nagraniem cyk, oczywiście. czwóreczka.
Uważ, żebyś tam gdzieś nie wpadł do tego fosu, do tej rowu, bo jak ci łapie hamulcy zabraknie, co? Ja cię tam nie będę jak wyciągał. na Woli Brudnowskiej fosa. Czy na Woli Brudnowskiej tam do jeziora wpadli? Pamiętasz to? A jak? No bo co my zasypywali ten rów? Znaczy ten staw. To były czasy. A żaby nadal grywały. Dobra. Tutaj musimy redukować na piątkę. Ale tu głośno jest, mój Jezu. Ogólnie to nie zwracajcie uwagi, że tu wałka nie ma, a ta kosiarka chodzi. To nie musicie na to zwracać uwagi. To jest nowoczesna technologia, to jest wykonanie, to jest sprzęt, proszę państwa. Tak ma być ogólnie. Się niczym nie przejmujcie. O. Cyk. O kurde, szybko mi sąsiad przejedzie. O. No ci powiem, że nawet w miarę to idzie, co nie? No. Jaken taken. A ja jedź teraz ty pierwszy, zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak to będziesz jechał pierwszy. Dobra. Bo to tak... Z górki jako tako ta cieska idzie, ale pod górkę już ma ciężej w sumie. To powinniśmy w 10 minut się wyrobić w sumie. No. Bo to akurat na 2 idzie to... Aligancko, aligancko. Ogólnie nie wiem czy Jezus. Nie wiem czy mówiłem na tym odcinku czy nie, ale możecie stać opeczkę. Teraz subika. Po motywacji, a jeszcze wywinął rąbę. Co jest? Co ty tam? Czekaj, bo... Na czerwono. Co masz na czerwono? Skrzynię biegów? Numerki. A. Dobra, nie wiem, no. Może FP. Dobra, jedź, bo... Uch, Jezu. Ja zwróć to rondo wywinął. Tutaj. Ale idzie. Ja no, fajne ujęcie, można tylko po nakamerowywać. Dobra, jadź, bo nie ma czasu. O. Poszli, szybciej wściekli. Ale co, dopiero teraz cię ping złapał, czy... Mhm. Czy... Teraz 40. O to... O Jezu. Jest dobrze. Dobra, ogni tam. Także fajnie idzie robotka, nawet. Jeszcze tutaj pewnie na koniec raz dookoła wagonki objadę jeszcze. Żeby wiecie, wszystko wykosić tutaj, przy miedzy czy coś. Bo to wiecie, każda trawa się liczy. Teraz krówek coraz więcej. To też trzeba tego żarcia przygotować troszkę. Dobra, teraz to jo. Ciekawe, czy na raz weźmiesz to, czy nie? Nie. O Boże. To się tak sam zawinął, czy cię tak zarzuciło? Sam zawinąłem. No. Myślałem, że cię tak zarzuciło. Dobra, cyk. Te mijaczki można poprawiać. Ty chyba złapiesz, co nie? Raczej. No ja jeszcze raz dookoła objadę. Krzoki wykorzę wszystkie w piździet. I tego, i pojedziemy sobie po pająka. Dzisiaj 60 będę sobie przetrząsał, bo to wiecie. Żeby ciapka też tak nie obciążać, to 60 pojadymy. Czekaj, jaką ja mam zgrabiarkę? A, taśmówka chyba, nie? Jo. Mhm. Już się skończył?
A jak? No to dobre, dobre. Jak chcesz, to możesz mi sześciątko tutaj przyjechać. Ja tu jeszcze tutaj dookoła wjadę, to trochę się zejdzie, a tak to już by była sześćdziesiątka. No to ty już tam sobie jedź, to potem możesz podskoczyć. Gdzie on? Jezus Maria. Się wystraszyłem się. Ten jak to 40 poszedł, kurno. Piątka, ja. Piątka i zgrzyt. No, tej trawy się niestety nie da wyciąć, ale to już nie szkodzi. Dobra, szóstka, ja obietam. Się będę pierdzielił. Trzeba by może kiedy tej kiszoneczki jeszcze jaką zrobić, kiedy? Po żniwach. Zasiać. No, jak będą, się... jak będzie jakiś sprzęt. O kurwa. Hmm? Paliwa im brakło, sąsiad. Serio? Ja pierdnicze. No. I co tero? No, ja nie wiem. Nie wiem. Kurwa, trzeba będzie z buta iść po te. Na CPN, pod karnistry kupić. Dobra, to my tutaj zrobimy cięcie. Ja sobie niestety będę musiał z buta iść na CPN. No, tam z kilometra mamy stąd, więc... Także widzimy się za chwilkę. Dobra. Więc jesteśmy już po cięciu. Jak widzicie, tutaj 30 już odpaliłem. Troszkę się zapowietrzyła. Bo tutaj próbowałem odpalić, ale tutaj podpompowałem troszkę i poszła. Naszczała. O kurna, kosiarki, żeby nie włączył. Ogólnie tutaj zaraz sąsiad mi przyjedzie tym 60. Także jeszcze trochę sobie poprzestrząsamy to. I tego, i będzie oporowo. Już jedziesz już? Tak. Dobra. No akurat coś skończyłem. Więc zawijamy się. O, ale ta 30 kopci, mój Jezu. Ale tak ma być. Czekaj, to może go tam będzie gdzieś widzieć. O, chyba jedzie. Jedzie, bo też kopci. A jak kopci, to dobrze. O, tam zwolnica słychać. Jezus Maria. O kurwa. Tu jest fosa? Dobrze wiedzieć. Czekaj, jakoś tu odstawimy. Co mi przeszkadzało. O, dzięki sąsiad. Ach, na kogutach lecę, skupę nie utki. A ty co, coś się będziesz teraz kosił u siebie? No. Dobra, dobra, nie ma problemu ogółem. Dobra, włączamy i ogień. Zadajmy się tak kilka razy dookoła sobie, wiedziałem, już mam 14 minut, także... Żeby też nie przedłużać, to tak akurat... się porobi troszeczkę. No myślę, że troszkę sianka będzie. Oby tu było jak najwięcej, bo to wiecie. Potem się może jeszcze zrobić drugi pokos, ale drugi pokos to już nie jest taki obfity jak ten pierwszy, nie? Wiadomo. Ale to dobre jest. Ważne, że coś tam się zbierze. O kurde. Ja no, 60 jak na razie. Mam już chyba trzeci odcinek, teraz będzie z 60, czy który? No trzeci, nie? No. No, trzeci odcinek już mam. Nie w sumie trzeci dzień, bo już w sumie nagrałem ten odcinek po dniu. Więc na razie wszystko jest w porządku. Nie ma tutaj żadnych wycieków, żadnych tam jakichś luzów czy coś. Wszystko działa w porządku, więc... uważam za dobry nabytek. Taki, który był warty tej swojej ceny. Mimo, że teraz jestem, tam mam na koncie 300 zł. Bo tam jeszcze sąsiadowi zapłaciłem. Za takie długi miałem troszkę, to musiałem tam oddać trochę kasy. I teraz jestem wyrównany, ale no... jakoś szału nie ma z tą kasą, ale to trudno. Jak to na polskiej wsi bywa, raz się nie ma. A ty
sąsiad, jak tam finansowo stoisz teraz? 2000. No to. Nie ma tragedii jeszcze. No, jeszcze botniki muszę zapłacić. A, bez kitu. Kurwa. Musimy. Zwykle klawiatura odmawia posłuszeństwa. A właśnie, ile za te błotniki cię tam skasował? Za co? Za błotniki. 300 zł. To jeszcze niedużo. A no. Co, one w jakimś dobrym stanie? Czy tam do klepania są, czy do malowania? Kolor ten sam jest, ale no trochę wniotek jest. To się człowieku młota weźmie. Dwa razy się puknie i się wyprostuje. Nie takie rzeczy się prostowało. Dobra. Wszyscy zaraz objedziemy i będziemy sobie kończyć. Także w następnym odcinku możecie spodziewać zgrabiania oraz prasowania pewnie. W sumie to zobaczymy, może bym se, jakby sąsiad nie miał czasu, może bym se pożyczył prasę od niego i bym se sam to sprasował. Bo teraz to już 60, można działać. A to zobaczymy. Jak to by będzie. No, dojedziemy sobie do końca i będziemy kończyć. Syk. No. Także co, w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Jeżeli wam się spodobało, stawcie łapeczkę, standardowo subika i trzymajcie się na razie. Elo. Hello.